faza główna rozpoczyna się 24 sierpnia, a kończy się klęską drugiej armii rosyjskiej generała Samsonowa 29 sierpnia. Tannenberg 1914. To oczywiście jest współczesny Stembark. Serial historyczny Mirosława Sochackiego. Opowiada profesor Wiesław Łach. Okolice między Olsztynkiem a Nidzicą, Wielbarkiem, Lasy Napiwockie, to jest właśnie teren tragedii dwóch korpusów rosyjskich, które zostały okrążone i prawie że w całości zniszczone. Część szósta. 28 sierpnia rozstrzygają się losy bitwy. Przebieg walk w okolicach Olsztynka w dniach 28-29 sierpnia 1914 roku na podstawie relacji generała Goldnera. Mieszkańcy Olsztynka i okolicznych wiosek opuścili w popłochu swoje domostwa, obawiając się okrucieństwa ze strony nadciągających wojsk rosyjskich. Olsztynek był całkowicie wyludniony, gdy o świcie 28 sierpnia po opadnięciu gęstej mgły nadeszły od strony Waplewa kolumny wojsk. Były to rosyjskie formacje sanitarne, transportowe i zaopatrzenia amunicyjnego 15 Korpusu generała Martosa. Wojska te zajęły Olsztynek, zapełniając wszystkie ulice i place. W tym samym czasie wojska rosyjskie 13 Korpusu okupowały Olsztyn. Dochodziła godzina 8. Od strony Świętajna przez Sudwę zbliżyły się w stronę Olsztynka bataliony rosyjskiej piechoty. Równocześnie w lesie miejskim w okolicach Ameryki i wzdłuż linii kolejowej biegnącej do Olsztyna pojawiły się czołowe oddziały dywizji generała Golca, które nadeszły nocą z Biesala i Ostrudy. Czołówki dywizji Golca zostały ostrzelane przez rosyjską artylerię z rejonu Mierek. Wkrótce rosyjskie armaty zostały zniszczone ogniem niemieckiej baterii rozmieszczonej w lesie miejskim niedaleko Jagiełka. Tymczasem w rejonie Sudwy doszło do ostrego starcia. Rosyjska piechota zaatakowana przez niemiecki batalion została ostrzelana z karabinów maszynowych. Pod gradem kul padły rosyjskie kompanie. W płonącym Olsztynku trwały ciężkie walki uliczne. Na placu kościelnym i w części olsztyneckiego lasu wojska rosyjskie stawiały silny opór. Oddziały generała Golca, wsparte ogniem świeżo przybyłej artylerii, wdarły się do miasta od strony północno-wschodniej, wypierając wojska rosyjskie. O godzinie 9.20 sztab generała Golca, znajdujący się w Lasku Jagiełek, został zawiadomiony, że rosyjski 13 Korpus, naciskany przez wojska niemieckie, wycofuje się z Olsztyna w kierunku Olsztynka. Krótko po godzinie 11 długie kolumny rosyjskich strzelców nadciągnęły od strony Gryźlin. Przeciwko nim stały jedynie niewielkie siły dywizji generała Golca, które natychmiast podjęły walkę. Pod bardzo silnym naporem rosyjskich wojsk doszło w lesie miejskim do ciężkiej bitwy. Od ostrzału rosyjskiej artylerii zapalił się las. Ponieważ Rosjanie coraz silniej atakowali, wszelkie planowe dowodzenie walką przestało istnieć. Noc zahamowała intensywność walk. Niemcy podciągali posiłki. Straszliwie zmęczeni Rosjanie odpoczywali. Nocą w okolicach Tomaszkowa część wojsk rosyjskich została rozbita. Te działania w wyniku klęsk na flankach powodują, że jedyną decyzją, jaką mogą podjąć dowódcy tych korpusów, to jest wycofanie. Wczesnym rankiem 29 sierpnia Niemcy odparli atak Rosjan we wschodniej części Olsztynka i w rejonie dworca kolejowego, a następnie zaatakowali zajęte przez Rosjan Mierki. Rosjanom odcięto ostatecznie odwrót. Pojawiły się białe flagi. Rosjanie poddawali się masowo do niewoli. Resztki 13 Korpusu Rosyjskiego wychodzą z kotła i przebijają się do Kurek. Następuje bezład wynikający z tego, że oddziały rosyjskie zaczynają się gubić, a nacisk, szczególnie właśnie tutaj generała François i pierwszego korpusu oraz dwóch korpusów działających z kierunku północno-wschodniego, powoduje, że jedyną
możliwą drogą ucieczki to jest właśnie kierunek Nidzica-Wielbark. Tylko my musimy wyobrazić sobie te działania, które miały miejsce w tamtym okresie, a które są może trudne do opisania. Przy tej słabości łączności, szczególnie w armii rosyjskiej, te oddziały zaczęły się wycofywać, nie mając zupełnie map, nie znając dróg. Wpadały na siebie w panice pod ogień karabinów maszynowych niemieckich. O tym dramatyzmie świadczy nawet losy dowódców korpusów, m.in. generała Martosa, który w pewnym momencie całkowicie traci łączność ze swoimi jednostkami. A z jego sztabu, próbując się wycofywać właśnie w kierunku południowym, właściwie zostaje on sam z dwoma żołnierzami. Po drodze jego oficerowie są zabici, w końcu zrezygnowany poddaje się. To samo dotyczy także i dowódcy armii, generała Samsonowa, który także w pewnym momencie widzi, że nie ma żadnej możliwości dowodzenia. Nawet w pewnym momencie próbuje sam osobiście dowodzić korpusem 13., ale widzi, że to też nie ma żadnego sensu i podejmuje decyzję o wycofaniu. Tylko że w wypadku generała Samsonowa kończy się to tragicznie, ponieważ jedni mówią, że popełnia samobójstwo, inni, że umiera, no bo był chory, słaby i dopadł go atak serca, ponieważ nie wiedział właściwie, jak się wytłumaczyć z tej klęski, która dotknęła jego armię. Zapada wieczór. W płonącym Olsztynku zatrzymuje się generał Scholz z naczelnym dowództwem 20. Korpusu. Dookoła Olsztynka w szerokim kręgu rozłożyły się obozem zwycięskie wojska niemieckie. Wszędzie rozpalono ogniska. W zapadającej nocy rozległ się stary, piękny chorał Leutena „Dziękujcie Bogu wraz”, śpiewany przez tysiące żołnierzy. Dobiegała końca krwawa bitwa, w której brały udział dziesiątki tysięcy ludzi po obu stronach. Na polu walki pozostały tysiące zabitych i rannych żołnierzy oraz mnóstwo zniszczonego i porzuconego uzbrojenia. W efekcie 29 sierpnia, to już jest końcówka, z 29 na 30 sierpnia oddziały rosyjskie poddają się. Do niewoli trafia około 90 tysięcy żołnierzy rosyjskich. Ginie około 30 tysięcy między Olsztynkiem a Nidzicą. Dane co do strat nigdy nie będą do końca jasne. Oczywiście strona rosyjska podaje nieco niższe straty, 60 tysięcy jeńców. Z trzech okrążonych korpusów Armii Warszawskiej uratowało się zaledwie 50 oficerów i 2100 żołnierzy. Natomiast jeżeli chodzi o stronę niemiecką, też tutaj mamy właśnie te straty różnie podawane. Oficjalnie Niemcy podają, że stracili 5 tysięcy zabitych i 7 tysięcy rannych. Mimo wszystko, tutaj mamy do czynienia z likwidacją całej jednej armii rosyjskiej przy, można powiedzieć, no dość małych stratach niemieckich. Nazwa bitwy pod Tannenbergiem oczywiście jest związana z tym, że dowództwo, szczególnie korpusu Scholza, było w Stembarku. No a i tutaj oczywiście od razu analogię podciągnięto właśnie to jako zemstę za Grunwald 1410 roku i faktycznie od tego momentu zaczyna rosnąć taka legenda, a faktycznie legenda tego zwycięstwa ma podtrzymywać na duchu żołnierzy niemieckich w ciągu całej wojny, co faktycznie ma miejsce i ona będzie jeszcze funkcjonowała przez cały okres międzywojenny, a praktycznie rzecz biorąc funkcjonuje do dnia dzisiejszego, tylko oczywiście w zupełnie innych wymiarach.